Jest ciepły letni dzień w malowniczym małym miasteczku o nazwie Wiosenna Dolina. Słoneczne promienie delikatnie przesączają się przez liście drzew i odbijają się od kolorowych kwiatów, które zdobią ogród Anny i Adama. Anna, kobieta o pełnych włosach w odcieniach kasztanu i delikatnej cerze, siedzi na drewnianym hamaku, otoczona zielenią i aromatycznymi kwiatami. Jej brązowe oczy wpatrują się w kwitnące tulipeny i brzoskwinie, które zaczynają owocować. Dla niej to miejsce zawsze stanowiło oazę spokoju i ukojenia. W tym samym czasie, w niewielkim domu na końcu ogrodu, Adam, mąż Anny, leży w łóżku, skrajnie wycieńczony poważną chorobą. Zmierzch wieczoru przyciemnia jego sypialnię, a jedynym dźwiękiem jest równomierne oddechy Adamsa, które przerywają chwilę ciszy. Adam to wysoki mężczyzna o kruczoczarnych włosach, który zawsze emanował siłą i pewnością siebie. Teraz jego ciało jest osłabione, a twarz odbija cierpienie, które go ogarnęło. Anna, wpatrzona w piękno kwiatów, zaczyna się zastanawiać nad losem swojego męża. Ich małżeństwo, które kiedyś było pełne radości i miłości, przeżywa trudne chwile. Anna czuje, że od dłuższego czasu była zbyt zajęta pracą i swoim szefem, Piotrem, była zbyt zajęta, by poświęcić Adamowi uwagę, jakiej zasługuje. Nagle Anna zostaje wyrwana ze swoich myśli przez dźwięk dzwonka do drzwi. Otrząsa się z zadumy i rusza w stronę domu, zaniepokojona, że coś złego może się dziać. Jej serce bije szybciej, gdy dostrzega sylwetkę mężczyzny stojącego przed ich drzwiami. To Piotr, jej szef, który zawsze emanuje pewnością siebie i elegancją. Anna otwiera drzwi, a jej serce bije mocniej, gdy widzi Piotra stojącego na progu. Mężczyzna ten jest wysoki, o krótko przystrzyżonych ciemnych włosach i błyszczących oczach, które przyciągają uwagę. Ubiera się zawsze modnie i elegancko, co tylko podkreśla jego pewność siebie. Piotr wyraża swoje zaniepokojenie stanem zdrowia Adama i wkracza do domu, nie czekając na zaproszenie. Anna, słyszałem o Adamie. To naprawdę straszne. Jak się czujesz? Pyta Piotr z troską w głosie, patrząc na Annę z wyrazem współczucia. Anna czuje, że Piotr jest jedyną osobą, która jej teraz towarzyszy i wyraża zrozumienie dla jej sytuacji. Mimo że przez lata pracowała u niego jako sekretarka, to właśnie teraz widzi w nim kogoś więcej niż tylko szefa. Czuje się z nim związana, zwłaszcza że Piotr zawsze dbał o nią i wspierał ją w trudnych chwilach. Jestem przerażona, Piotr. Adam jest bardzo chory, a ja nie wiem, co mam robić, Anna odpowiada z przekonaniem w głosie, czując się bezradną w obliczu tak trudnej sytuacji. Piotr kieruje Annę w stronę kanapy i siada obok niej. Patrzy jej głęboko w oczy, jakby próbując przekazać jej swoją pewność siebie i wsparcie. Anna, jestem gotów ci pomóc. Wiem, że teraz potrzebujesz wsparcia finansowego i emocjonalnego. Chcę, abyś czuła się bezpieczna i spokojna. Zadbam o ciebie i Adama, mówi Piotr, nie spuszczając wzroku z Anny. To słowa, które Anna potrzebowała usłyszeć w tym trudnym momencie. Czuje, że Piotr jest jej ostatnią deską ratunku, a jego obecność daje jej poczucie bezpieczeństwa. Jednak to również otwiera drzwi do trudnych decyzji, które będzie musiała podjąć w najbliższej przyszłości. Anna i Adam, kiedyś nazywani para idealną przez swoich przyjaciół i rodzinę, znaleźli się na rozdrożu swojego małżeństwa. Przez wiele lat budowali wspólną przyszłość, pełni entuzjazmu i miłości, jednak w ostatnich latach coś zaczęło się psuć. Anna, od zawsze pracowita i ambitna, poświęcała wiele czasu swojej karierze zawodowej. Jej praca jako sekretarka u Piotra, jej zamożnego szefa, pochłaniała coraz więcej czasu, co zaczęło wpływać na czas spędzany z Adamem. Wspólne wieczory, weekendy i romantyczne wyjazdy stawały się coraz rzadsze, a to, co kiedyś było kwintesencją ich związku, zaczynało blaknąć. Adam, mąż Anny, również nie był bez winy. W miarę jak Anna poświęcała się pracy, on coraz bardziej zapadał się w rutynę dnia codziennego. Już nie starał się zdobywać jej serca tak, jak kiedyś. Ich intymność zaczęła znikać, a gesty miłości i troski ustały. Adam był głęboko zraniony brakiem uwagi ze strony Anny, ale nie wiedział, jak to naprawić. Kiedy Adam nagle zachorował na poważną chorobę, całe ich życie zostało wywrócone do góry nogami. Wizyty w szpitalu, leki i niepewność, co do przyszłości, spadły na nich jak grom z jasnego nieba. Anna czuła się przerażona i winna. Winna, że poświęcała swój czas pracy, zamiast dbać o swoje małżeństwo. Winna, że nie zauważyła, jak Adam potrzebował jej wsparcia.
Gdy Adam leżał w łóżku, słabnący z dnia na dzień, Anna była jego opiekunką, ale w jej sercu pojawiły się sprzeczne uczucia. Była zrozpaczona, że mąż cierpi, ale jednocześnie czuła się bezradna i zdeprymowana. Wciąż pracowała nadgodziny, aby utrzymać rodzinę, ale jednocześnie coraz więcej czasu spędzała u boku Piotra, który stał się jej opoką emocjonalną w tym trudnym czasie. To rozdarcie między jej obowiązkami wobec męża a zaangażowaniem w relacje z Piotrem sprawiło, że Anna czuła się coraz bardziej osamotniona i zdezorientowana. Jej serce i umysł były podzielone, a każda jej decyzja była pełna sprzeczności i wątpliwości. Anna stała w drzwiach swojego rodzinnego domu, patrząc na niego z nostalgią i smutkiem. Przez lata była przywiązana do tego miejsca, wspólnie z Adamem budowali swoje życie i marzenia. Teraz jednak, po wielu trudnych decyzjach, zdecydowała się opuścić dom i przeprowadzić się do domu Piotra. Decyzja ta nie była łatwa. Kiedy Piotr zaproponował pomoc finansową i wsparcie w trudnych chwilach, Anna początkowo wahająco to rozważała. Jednak widząc cierpienie Adama i znając jego potrzebę leczenia, poczuła, że nie ma innego wyjścia. Piotr, który zawsze okazywał jej zrozumienie i opiekę, stał się jej ostatnią deską ratunku. Zostawiając swojego męża pod opieką lekarzy w szpitalu, Anna przyjęła ofertę Piotra. Zrezygnowała ze swojej pracy jako sekretarka i przeprowadziła się do bogatego domu swojego szefa. Z każdym krokiem, jaki stawiała w kierunku nowego życia, czuła, że to jest punkt zwrotny, który może zmienić wszystko. Czuła się zdezorientowana i zszokowana tym, jak szybko jej życie uległo zmianie. Nowy dom Anny był o wiele większy i bardziej luksusowy od ich rodzinnego domu. Wszędzie rozciągały się przestronne pokoje, a meble i wyposażenie były eleganckie i drogie. Anna czuła się, jakby weszła do innego świata, który była wcześniej w stanie tylko sobie wyobrazić. Mieszkanie u Piotra otwierało przed nią drzwi do luksusu, który wcześniej wydawał się dla niej nieosiągalny. Na początku Anna była zachwycona tym nowym życiem. Piotr dbał o nią w każdym możliwym aspekcie. Sprawiał, że czuła się wyjątkowo i kochana. Wspólne kolacje w ekskluzywnych restauracjach, długie spacery po pięknych ogrodach i podróże do egzotycznych miejsc stawały się częścią jej codzienności. Jednak z biegiem czasu Anna zaczynała zdawać sobie sprawę, że ten luksusowy styl życia miał swoją cenę. Piotr, choć był dla niej hojny i opiekujący się nią, wydawał się być zawsze w kontroli. Był wymagający, jeśli chodziło o jej czas i uwagę. Anna była coraz bardziej zaabsorbowana swoim nowym życiem, ale jednocześnie coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że zaczyna tracić kontrolę nad swoją niezależnością. Jej przyjaźnie i kontakty z rodziną stawały się coraz bardziej rzadkie, a Piotr stawał się jej głównym punktem odniesienia. Anna zaczęła tęsknić za swoim dawnym życiem, które choć proste, było pełne autentycznych relacji i miłości. Zrozumiała, że bogactwo i luksus to nie wszystko, czego potrzebuje, aby być szczęśliwą. Jednak teraz, gdy związała się z Piotrem i zdecydowała się na tę nową drogę, czuła się jak w pułapce, z której nie wiedziała, jak wyjść. Jej serce i umysł były wciąż podzielone, a przyszłość wydawała się coraz bardziej niepewna. Dla Anny i Piotra, z każdym dniem spędzonym razem, ich związek stawał się coraz bardziej zmysłowy i namiętny. Luksusowy dom Piotra, piękne otoczenie i wspólne wyjazdy do egzotycznych miejsc stworzyły idealne tło dla rozkwitającego romansu. Anna zaczęła zapominać o swoim mężu, Adamie, który wciąż leżał w szpitalu, walcząc o życie. Jej uczucia były coraz bardziej skomplikowane, a miłość do Piotra stawała się obsesyjna. Początkowo towarzyszyło temu uczucie winy. Anna wciąż pamiętała o swoim małżeństwie i obietnicach, jakie złożyła Adamowi na dobre i na złe. Jednak miłość i uwaga, jakie otrzymywała od Piotra, były zbyt silne, by je zignorować. Ich romans rozpalał się jak ogień, a nieokiełznane pragnienia przesłaniały rozsądek. Każde spotkanie było pełne emocji, a każdy gest i spojrzenie wywoływały gwałtowne bicie serca. Anna zaczęła zanurzać się w tym zakazanym uczuciu, tracąc poczucie rzeczywistości. Jej umysł był wciąż rozdarty między lojalnością wobec męża, a pragnieniem bycia z Piotrem. To uczucie stało się jak narkotyk, którego nie potrafiła oderwać się od niego. Piotr również odwdzięczał się jej miłością i uwagą. Był dla niej kochającym partnerem i opiekunem, który spełniał jej każdą zachciankę. Jego wyrafinowane gesty i ekskluzywne prezenty były jak magnes przyciągający Annę coraz bliżej. Jednak jednocześnie Anna zaczęła zauważać, że Piotr był coraz bardziej zaborczy i zazdrosny, co zaczęło budzić w niej obawy.
Uczucia Anny stały się coraz bardziej skomplikowane. Była zakochana w Piotrze, ale jednocześnie czuła wewnętrzny konflikt i winę za zdradę męża, który nadal walczył o swoje życie. Jej emocje były rozdarte i coraz trudniej było jej zrozumieć, co tak naprawdę chce i potrzebuje. Z każdym dniem jej życie stawało się coraz bardziej zagmatwane, a jej serce wciąż było podzielone między dwoma mężczyznami, których kochała w inny sposób. Dni upływały, a Anna wciąż tkwiła w rozkwitającym romansie z Piotrem. Jednak pewnego dnia, gdy była sama w domu Piotra, przypadkowo odkryła coś, co całkowicie zmieniło jej życie. Przeszukując jego biuro w poszukiwaniu pewnych dokumentów, natknęła się na stary, zasłonięty kurzem list, który wydał się jej niepokojący. Zaciekawiona, Anna zaczęła go czytać, a im dalej, tym bardziej mroczne i tajemnicze informacje zaczęły się wyłaniać. List ujawniał, że Piotr był zamieszany w nielegalne działania finansowe, włącznie z praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi. Anna, przerażona odkryciem, nie mogła uwierzyć w to, co przeczytała. Jej kochanego Piotra łączyła nie tylko uczuciem, ale teraz także przestępczą działalnością. Odkrycie to spowodowało, że Anna zaczęła się bać o swoje bezpieczeństwo i przyszłość. Nie wiedziała, na co jest zdolny Piotr i czy jest w stanie zachować jej tajemnicę. Zaczęła czuć się jak w pułapce, w której utknęła, a jej życie stało się coraz bardziej niebezpieczne. W miarę jak odkrywała kolejne dowody na przestępczą działalność Piotra, jej niepokój rosł. Zrozumiała, że musi działać ostrożnie i zdobyć wystarczająco dużo dowodów, aby być w stanie chronić siebie i swoją rodzinę. Zaczął się walka o jej bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Anna zaczęła ukrywać dowody, kopie dokumentów i prowadzić własne śledztwo, w obawie przed tym, że może być celem zemsty Piotra, gdyby dowiedział się, że zaczęła go podejrzewać. Jej życie stało się pełne strachu i niepewności, a tajemnica, którą odkryła, zamieniła się w ciężar, który musiała ponosić na swoich barkach. Anna zdawała sobie sprawę, że jest w ogromnym niebezpieczeństwie po odkryciu przestępczych działań Piotra. Jej pierwszym instynktem było uciec, zanim zostanie wyśledzona i stanowi zagrożenie dla swojego męża Adama. W dzisiejszych czasach trudno było znaleźć bezpieczne schronienie, ale Anna musiała spróbować. W pośpiechu opuściła luksusowy dom Piotra, zabierając ze sobą najważniejsze dokumenty i dowody na jego działalność przestępczą. Ukryła się w pobliskim hotelu, gdzie miała nadzieję, że będzie miała chwilę spokoju i czas na przemyślenia dalszych kroków. Hotel był mały i dyskretny, co stanowiło dla niej istotne kryterium wyboru. W międzyczasie próbowała skontaktować się z prawnikiem, którego znała ze swoich wcześniejszych kontaktów biznesowych. Wiedziała, że potrzebuje profesjonalnej pomocy, aby zebrać wystarczająco dużo dowodów przeciwko Piotrowi i zabezpieczyć swoją przyszłość. W końcu udało jej się nawiązać kontakt i umówić na spotkanie. Anna opowiedziała prawnikowi całą historię, ujawniając mu to, co odkryła w dokumentach Piotra. Prawnicy na ogół unikają zaangażowania w sprawy przestępcze, ale ten przypadek wydawał się na tyle poważny, że zgodził się pomóc Ani. Razem opracowali plan, jak zbierać dowody i chronić ją przed potencjalną zemstą Piotra. Mimo że Anna była teraz bezpieczna w hotelu i miała wsparcie prawnika, jej serce nadal było podzielone między Piotrem a Adamem. Czuła się winna za zdradę męża, ale jednocześnie wiedziała, że musi działać w jego obronie. Jej uczucia były skomplikowane i rozedrgane, a każda decyzja, jaką musiała podjąć, była pełna sprzeczności. Nie wiedziała, jak potoczy się ta historia i czy będzie w stanie wyjść z niej cało. Anna i jej prawnik pracowali nad zbieraniem dowodów przeciwko Piotrowi przez wiele tygodni. Odkryli wiele nieprawidłowości w jego działalności finansowej, włączając w to fałszowanie dokumentów, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Każde zebrane dowody potwierdzały przestępczą naturę jego działalności. W międzyczasie Anna poczuła się coraz pewniej i bardziej zdeterminowana, by stawić czoła Piotrowi i zakończyć to niebezpieczne uczucie, które łączyło ją z jej szefem. Była gotowa zakończyć romans i walczyć o swoje małżeństwo z Adamem. Konfrontacja miała miejsce w biurze Piotra, gdzie Anna, wspierana przez swojego prawnika, wyłożyła przed nim wszystkie zebrane dowody. Piotr był zaskoczony i wściekły na to, że Anna odkryła jego tajemnicę. Jednak w obliczu niezaprzeczalnych dowodów musiał się poddać. Anna była rozdarta między uczuciami miłości i zdrady wobec Piotra a lojalnością wobec Adama. Musiała podjąć trudną decyzję. Ostatecznie zakończyła swój związek z Piotrem, co choć było bolesne, było jedyną słuszną decyzją.
Następnie wróciła do swojego męża Adama, by go wesprzeć i pomóc mu w powrocie do zdrowia. To był czas, w którym Anna musiała stawić czoła swoim błędom i konsekwencjom swoich decyzji. Choć była pełna sprzecznych uczuć i wciąż nosiła w sobie poczucie winy, postanowiła walczyć o swoje małżeństwo i naprawić związek z Adamem, który nadal kochała. Po długim okresie separacji Anna w końcu podjęła decyzję o powrocie do swojego domu, aby zobaczyć swojego chorego męża, Adama. Była przerażona tym, co może tam zastać, ale wiedziała, że musi być przy nim w tej trudnej chwili. Mimo że była pełna obaw i wstydu za zdradę, nie mogła pozostać obojętna na cierpienie swojego męża. Anna powróciła do domu w małym miasteczku, które kiedyś było miejscem ich szczęścia i wspólnych marzeń. Teraz jednak była to również miejsce bólu i zdrady. Kiedy przekroczyła próg ich domu, serce biło jej gwałtownie. Nie wiedziała, jak Adam zareaguje na jej powrót. Czy jeszcze ją pokocha, pomimo jej zdrady? Czy będą w stanie naprawić to, co zostało zniszczone? Adam leżał w swoim łóżku, jego ciało osłabione chorobą, a oczy wyrażały zmęczenie i ból. Kiedy Anna stanęła przy jego łóżku, jego wzrok spotkał się z jej. Było w nim wiele emocji, ale nie wyrażało one gniewu ani urazy. Była to raczej tęsknota i smutek. W ciszy otaczającej ich oboje, Anna wiedziała, że musi znaleźć odwagę, by przeprosić i wyjaśnić swoje decyzje. Po powrocie do domu, Anna weszła do sypialni i została zszokowana tym, co zobaczyła. Jej mąż leżał w łóżku, ale nie był sam. Obok niego siedziała inna kobieta, która wydawała się być bardzo zaangażowana w opiekę nad Adamem. Anna poczuła, że serce wali jej się na kawałki, a uczucie szoku paraliżowało jej myśli. Obecność tej kobiety była dla Anny jak cios w plecy. Nie wiedziała, kim była ta tajemnicza osoba, ale jej obecność w sypialni Adama była jakby drugim zdradzonym sekretem. Kobieta trzymała rękę Adama i rozmawiała z nim cicho, jakby próbując go pocieszyć. Anna nie mogła oderwać wzroku od tej sceny, która była jak koszmar. Kiedy kobieta wreszcie spojrzała na Annę, ich spojrzenia spotkały się. W oczach tej nieznajomej nie było gniewu ani wrogości, ale raczej współczucie i zrozumienie. To było jeszcze bardziej szokujące. Anna była bezradna, nie wiedziała, co opowiedzieć ani jak się zachować w tej trudnej sytuacji. Tymczasem Adam wyglądał na zdezorientowanego i słabego. Jego spojrzenie wskazywało, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje. Anna była zdezorientowana i zszokowana tym, co zobaczyła. Jej serce pękło na kawałki, a uczucie bólu i rozpaczy ogarnęło jej duszę. Nie wiedziała, jak dalej postępować i co przyniesie przyszłość po tym niespodziewanym odkryciu. Anna stała w sypialni, wpatrując się w Adama, który leżał w łóżku obok nieznajomej kobiety. Jej serce było wciąż rozdarte, ale poczuła, że musi podjąć kroki w kierunku rozwiązania tej trudnej sytuacji. Powoli podchodziła do łóżka, czując każdy krok jak cios w serce. Kiedy Anna stanęła przy łóżku Adama, jego oczy nabrały ostrożnego wyrazu. Była w nich ból, ale także determinacja. Anna wiedziała, że teraz nadszedł czas na rozmowę, choć słowa mogły sprawić jeszcze większy ból. Adam, zaczęła cicho, jej głos drżał z emocji. Nie mam słów, by wyrazić, jak bardzo żałuję tego, co zrobiłam. To, że cię zostawiłam w tak trudnym momencie, jest największym błędem w moim życiu. Adam spojrzał na nią, a jego spojrzenie wyrażało smutek i rozczarowanie. Anna, to było trudne doświadczenie. Cierpiałem, nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Byłem przekonany, że mogę na ciebie liczyć, ale mnie zostawiłaś. Anna westchnęła głęboko, próbując znaleźć właściwe słowa. Wiem, że to, co zrobiłam, było okropne. Nie mam usprawiedliwienia. Ale teraz jestem tu i chcę być przy tobie. Chcę ci pomóc, tak jak nigdy wcześniej. Adam spojrzał na nią przez chwilę, a potem na tę obcą kobietę, która była przy nim. Anna, to właśnie Julka, moja pielęgniarka. To ona była ze mną przez ten cały czas. To ona pomogła mi przejść przez najtrudniejsze chwile. Anna poczuła, jak serce bije jej jeszcze mocniej. Zrozumiała, że zostawiła męża w chwili, gdy potrzebował jej najbardziej, a teraz ktoś inny zajmował jej miejsce. Adam, proszę, daj mi szansę na naprawienie tego, co zniszczyłam. Chcę być przy tobie i pomóc ci wrócić do zdrowia. To, co z nami mieliśmy, nie może zniknąć. Adam spojrzał na nią smutnymi oczami. Anna, nie mam pewności,
czy jeszcze jesteś tą samą osobą, którą kiedyś kochałem. Byłeś bardzo długo nieobecna i zostawiłaś mnie w tak trudnej chwili. Teraz jest Julka, która jest tutaj dla mnie. Nie wiem, czy mogę ci wybaczyć. Anna czuła ból, który robił się coraz bardziej dotkliwy. Rozumiała, że jej decyzje miały konsekwencje i że teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Po bolesnej rozmowie z Adamem, Anna poczuła, że nie może się poddać. Mimo że jej mąż nie wybaczył jej zdrady i zostawienia go w trudnym momencie, postanowiła skupić się na walce o sprawiedliwość i zakończenie nielegalnych działań Piotra. Anna wróciła do swojego prawnika, który kontynuował zbieranie dowodów przeciwko Piotrowi. W międzyczasie, przy wsparciu swojej rodziny i przyjaciół, zdecydowała się także zaangażować w działania mające na celu zabezpieczenie swojej przyszłości i przyszłości Adama. Sądowa bitwa z Piotrem była trudna i długotrwała. Piotr, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, nie zamierzał łatwo się poddać. Walka odkrywała coraz więcej nielegalnych działań i przestępstw, których się dopuszczał. Anna była zdeterminowana, by zapewnić, że zostanie ukarany za swoje przestępstwa. Podczas tej trudnej drogi Anna dowiedziała się, jak wiele wsparcia może znaleźć w swojej rodzinie i przyjaciołach. Mimo że straciła męża, nadal miała ludzi, którzy byli gotowi stanąć u jej boku i wspierać ją w trudnych chwilach. Jej życie stało się pełne wyzwań i prób, ale Anna była gotowa walczyć o swoje prawo do szczęścia i sprawiedliwości. Niezależnie od wyniku sprawy sądowej, postanowiła, że nigdy więcej nie zaniecha swoich bliskich w trudnych chwilach i będzie dążyć do pojednania z mężem, Adama. Po bolesnej rozmowie z Anną, Adam postanowił skupić się na swoim zdrowiu i starać się poradzić z chorobą. Nadal towarzyszyła mu Julia, pielęgniarka, która wykazywała się ogromną troską i oddaniem. Wspierała go w trudnych momentach i pomagała mu wrócić do zdrowia. Ich relacja stawała się coraz bliższa, a Adam doceniał obecność Julii w swoim życiu. Anna natomiast nie przestawała walczyć z Piotrem w sądzie. Walka ta była trudna i pełna niespodzianek, ale Anna była zdeterminowana, by osiągnąć sprawiedliwość. Jej prawnik przynosił na jaw coraz więcej dowodów przeciwko Piotrowi, a sądowa procedura była coraz bliższa końca. W końcu, po długotrwałych negocjacjach i przesłuchaniach, Piotr został skazany za swoje przestępstwa finansowe. Otrzymał długą karę pozbawienia wolności, co oznaczało, że nie będzie już stanowił zagrożenia dla Anny i innych. To było zakończeniem jednego z najtrudniejszych okresów w życiu Anny. Po zakończeniu procesu Anna mogła skupić się na swoim życiu i przyszłości. Miała nadzieję, że jej działania w sądzie pozwolą jej odbudować zaufanie Adama i ostatecznie pojednać się z nim. Wiedziała, że będzie to długa i trudna droga, ale była gotowa podjąć to wyzwanie. Historia Anny i Adama była pełna trudności, zdrady i prób, ale pokazuje, że nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć siłę, by zmierzyć się z przeciwnościami losu. Teraz, gdy Anna i Adam mieli za sobą najtrudniejsze momenty swojego życia, byli gotowi na nowy początek i nadzieję na lepszą przyszłość. Ostatecznie to, czy uda im się odbudować swoje małżeństwo i odnaleźć szczęście, pozostaje tajemnicą przyszłości.